Posiadam od nowości Renault Mastera. Pierwszą wymianę w tym aucie zrobiłem po 3000 km, następnie co 20 tysięcy i co trzecią wymianę była stosowana płukanka Liqui Moly. Silnik pracuje bardzo ładnie, wtryski oraz turbina od początku są te same. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Master 3, rok produkcji 2019, silnik 2.3 diesel z DPF-em 130 koni mechanicznych, przebieg aktualny 843 089 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju z samochodu, którego przebieg jest bliski 1 000 000 km. Inicjatorem tego eksperymentu jest ponownie Jacek. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim. Jacka poznaliście już w poprzednim odcinku. Materiał o enigmatycznej wymianie oleju w Mercedesie Sprinterze. Jacek skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Tutaj warto zaznaczyć, że próbka ta trafia do zestawu próbek, które w wyniku eksploatacji zdobywają charakterystyczne bordowo-czerwone zabarwienie. W tym przypadku nie jest to bardzo intensywna zmiana, ale zauważalna. Szczególnie w kilku innych miejscach było to widoczne, np. czyszczenie kuwety spektralnej benzyną ekstrakcyjną. Do samochodu zalany został olej Elf Evolution Full Tech w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowej aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to Jacek napisał, że jej nie posiada, ale olej od samego początku zalewany jest ten sam, zgodny z zaleceniami ASO Renault, czyli 5W30 z normą Renault RN0720. Przebieg badanego oleju to 19 870 km, eksploatacja zdominowana przez trasę, głównie odcinki 700 km. Wykonano dolewkę w ilości 1 litra świeżego oleju, olej eksploatowany przez 2 miesiące, przy poprzedniej wymianie w grudniu 2024 roku, przy przebiegu 820 726 km, wykonane płukanie silnika. W ramach dodatkowych informacji Jacek napisał tak: posiadam od nowości Renault Mastera, pierwszą wymianę w tym aucie zrobiłem po 3000 km, następnie co 20 tysięcy i co trzecią wymianę była stosowana płukanka Liqui Moly. Olej był zalewany zawsze ten sam, czyli Elf Evolution Full Tech 5W30, ponieważ gdzieś w komentarzach na pana kanale przeczytałem, że ten olej też robi się czerwony. Chciałem przy okazji to potwierdzić, ale sytuacja ta ma miejsce od jakiegoś czasu. Używam tego oleju już jakieś 9 lat i kiedyś tego nie zauważyłem, ponieważ auto się zamortyzowało i idzie do sprzedaży. Chciałbym przesłać próbki do badania, aby zweryfikować, czy interwały, jakie robiłem, były ok. Dolewki oleju nie są konieczne, ale lubię mieć zawsze stan oleju w górnym zakresie, więc prawie zawsze dolewam pół litra oleju po przejechaniu 7000 km oraz kolejne pół litra po przejechaniu 14000 km. Silnik pracuje bardzo ładnie, wtryski oraz turbina od początku są te same. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 69,2 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność w temperaturze 100 stopni Celsjusza oraz przeciętną w temperaturze 40 stopni. Siłą rzeczy następuje rozjazd na poziomie 5% we wskaźniku lepkości. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 71,3 w 40 stopniach oraz 12,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173, a to oznacza, że zmiany są w przedziale akceptowalnym, wszystko pod kontrolą. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Test bibułowy oceniam bardzo pozytywnie. Jak na diesla to bardzo dobrze wygląda ta plama. Zanieczyszczenia stałe w tym sadza na bardzo niskim poziomie. Jedynie krawędzie strefy rozpraszania są pod znakiem zapytania. Widać to na jednej, jak i na drugiej plamie. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Generujemy widmo różnicowe, czyli widmo przepracowane minus widmo oleju świeżego. Jakie wnioski? Stany ostrzegawcze dla degradacji antyutleniacza oraz dodatków. Co bardzo zaskakujące, nie doszukuje się sadzy w tym oleju, zanieczyszczenia na akceptowalnych poziomach, pozostałe parametry w pełni akceptowalne poziomy. Ogólnie podsumowując podczerwień, to następuje dość zauważalna degradacja w dwóch miejscach, wyświetlam je teraz na ekranie. Widać to bardzo dobrze na widmach wyjściowych, to mogą być dodatki oraz modyfikatory lepkości. Reszta parametrów wygląda bardzo dobrze. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 88%, a to oznacza, że 20 tysięcy km dla tego oleju w takich warunkach eksploatacji to nie jest szczególnie trudne wyzwanie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!